Witam Was wszystkich serdecznie na kanale TFT Federnight i dzisiaj sobie zrobimy omówienie patcha 9.15. Najmocniejsze itemy i najmocniejsze kompozycje, co grać, kiedy grać i dlaczego tak grać. Ktoś mnie pytał, żebym zrobił taki ogólny poradnik do najlepszej kompozycji, dlaczego je gramy i dlaczego są mocne w tej mecie. I postanowiłem zrobić taki poradnik dla Was. Strona, z której będę korzystał, to jest to taki cheat sheet, poradnik przez jednego z dobrych graczy z serweru NA Sandvicious. Ten gracz ma 3 konta w Challengerze, dlatego myślę, że jego stworzone poradniki w formie właśnie takich zdjęć będą o wiele lepsze niż cokolwiek, co ja mogę stworzyć. A ja postaram się Wam to wytłumaczyć, dlaczego tak gramy i dlaczego to jest mocne. Najpierw zaczniemy od itemów. Force of Nature, dalej S tier item, tak jak to wcześniej omawialiśmy. Bardzo mocny item, możemy dołożyć kolejną postać. Static Shift. Dlaczego jest teraz mocny Static Shift? Bo walki są bardzo długie przez to, że wiele osób wkłada Knightów. Jeżeli wkładamy Knightów, wszystkie postacie biją mniej i dlatego walki są o wiele dłuższe i dlatego Static Shift może częściej razy uderzyć. Rapid Fire Cannon zawsze jest mocny, bicie z daleka dla jakiegokolwiek czempiona w sumie, dla rangerów tak samo. Sorcerer, 3 sorcererów jest niesamowicie potężne w tej mecie. Wiele osób z czołówki gra właśnie 3 sorcererów praktycznie w każdej kompozycji, no dają one bardzo dobrego buffa dla całej drużyny i opłaca się ich wrzucać wszędzie. Ten item najlepiej w sumie pasuje na Cho'Gatha, pod Voidów. Guardian Angel pasuje na bardzo wiele postaci, można go wkładać tak samo w każdą kompozycję, tak więc jeżeli macie opcję złożyć go wcześniej, to składajcie. 40 many i 20 many za każdy raz, gdy użyjemy spela, to prawdopodobnie item najlepszy na Kartusa. Glacjale też mocne, jeżeli gramy Rangerów. Tutaj nie będę omawiał wszystkich itemów, wspomnę tylko o Morello, że nadal jest to mocny item na Kennena, mocny item na Pajka, mocny item na Kartusa. Procentówki są teraz o wiele lepsze, dlatego że dużo osób gra leczenie, tak jak na Rengarze, lub wiele osób gra Brawlerów, którzy mają dużo HP i to, że Morello zabiera im 25% HP przez 5 sekund, robi z niego bardzo mocny item. Teraz omówimy sobie kompozycję. Najmocniejsze kompozycje w 9.15 polecane przez Sandvicious. Pierwsza kompozycja jest to elementale i sorcerery. 3 sorcererów i 3 elementali. Bardzo mocna kompozycja. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale 3 elementalistów, jeżeli macie, lub ogólnie elementalisty z basica, odnawiają sobie 20 many, a nie 10. Czyli jeżeli macie Kennena, tak jak tutaj jest pokazane, to będzie on odnawiał więcej many, przez co może szybciej użyć ulta i dlatego Morello jest też na nim bardzo dobre. Guardian Angel'y wlatują na Gnara i Cho'Gatha. Są to nasze frontliny z bardzo mocnymi umiejętnościami, które są drogie, dlatego jeżeli te postaci padną, to i tak mogą wstać i użyć tych umiejętności. Gnar najlepiej jak wepchnie swoim ultem w ult Kennena. Vegar oraz Lulu jako sorce. Tutaj akurat nie ma to większej różnicy. Lulu bardzo fajnie komponuje się z Gnarem i z Cho'Gathem, ale jeżeli macie opcję wrzucić jakichkolwiek sorców, nawet Twisted Fate'a oraz Ahri, to najlepiej wrzućcie tych sorców. Kartusa i Anivię dostajemy bardzo późno, tak więc można zastąpić Anivię Lissandrą wcześniej, a Kartusa raczej nie da się zastąpić, jest to najmocniejszy sorcerer teraz w grze. Te dwie itemki, które mówiłem, czyli Morello i ta, która daje 40 many, i Brand, który uzupełnia nam elementalistów. To jest kompozycja składająca się z 8 czempionów. Troszkę późno ją dostajemy, dlatego tak jak wspomniałem, Lissandrę zamiast Anivię możemy i zamiast Kartusa, jeżeli go nie będziemy mieć, to jakiegokolwiek sorca, najlepiej Aurelion Sola. Tutaj napisane jest, że kluczową częścią jest Gnar oraz Cho'Gath, który ma 3 sorców. No Cho'Gath ma bardzo silną obszarową umiejętność, dlatego chcemy mu dać 3 sorców, żeby mocniej bił. I ta kompozycja kontruje ludzi, którzy ustawiają się w rogu, czyli rangerzy, którzy ustawiają wszystkie swoje postacie bardzo blisko. Jeżeli jest dużo asasynów, to powinniście zamienić jednego ze swoich sorców na Morganę, która bardzo fajnie kontruje tych asasynów. Kolejna kompozycja, którą on poleca, są to Voidy i Brawlerzy. Możemy zrobić sobie Cho'Gatha AD Carry albo AP Carry, to jest bez różnicy, zależy jakie itemki Wam wypadną. Tutaj jest mało postaci, bardzo szybko ta kompozycja się rozpędza, 4 Brawlerów możemy wcześniej złapać. Jeżeli nie mamy jeszcze Volibera, to możemy zastąpić go Warwickiem. 3 sorcererów tutaj akurat nie jest tak samo jak w poprzedniej kompozycji. Tutaj musimy mieć Kasadina, bo Kasadin jest i Voidem, i sorcererem, a musimy mieć 3 Voidów i 3 sorcererów, żeby ta kompozycja miała ręce i nogi. Wtedy nasz Cho'Gath będzie bił z True Damage, bo ma Voidów i będzie bił więcej, bo ma sorcererów. Bardzo silna kompozycja, przez 4 Brawlerów mamy fajny frontline, 3 sorców, bardzo fajny damage, no i Voidy, które biją True Damage'em, kontrują praktycznie wszystko. Następna kompozycja, no to jest klasyk w tym patchu, już wcześniej o nim wspomniałem, to są Rangerzy z Guardianami, 4 Rangerów, Leona z Braumem na frontlane'ie i Morgana, i Mordekaiser, który uzupełnia nam Fantoma z Kindred.
W tej kompozycji chcemy po prostu stakować static shivy na Ashce lub na Varusie. Wtedy nasz damage będzie o wiele większy. I jeżeli dostaniemy się do 8 levela, to jest napisane, że powinniśmy dodać Sejuani oraz Anivia, zamienić Mordekaisera. Stracimy Fantoma, ale zyskamy 4 glaceli i wtedy nasza Ashka będzie jeszcze silniejsza. To jest bardzo fajna zmiana, ale jeżeli dostaniecie się do 8 levela. To jest też bardzo stabilna kompozycja, możemy ją często używać, żeby dostać się do top 4. Nie zawsze wygramy, bo są kompozycje, które kontrują, tak jak wcześniej pokazano, ten Cho'Gath z Sorcererami. Więc nie zawsze tą kompozycją wygramy, nie ma kompozycji, którą zawsze wygramy, ale jest to bardzo fajna, prosta kompozycja do zagrania. Tutaj Hyrule, Imperial. Ta kompozycja średnio mi się podoba, ciężko ją jest uzupełnić, musimy mieć Kayle, Swaina, Yasuo, bardzo ciężka kompozycja do skomponowania. Katarina też nie jest mocna, no ale głównym carry jest tutaj Draven. Co powinniście wiedzieć o tej kompozycji? Możecie ją grać, gdy nikt nie idzie pod Dravena lub pod którąkolwiek w sumie z tych postaci w tej kompozycji. Jeżeli wszyscy idą w Rangerów, to nie powinniście się pchać na piątą osobę w Rangerów, tylko złożyć sobie na spokojnie Dravena, który też da radę na Rangerów, a bardzo łatwo będzie wam go zebrać, jeżeli nikt go nie gra. Itemki wrzucamy na Kayle, tak jak mana albo attack speed, żeby ona częściej ultowała nasze carry postacie. No i Swain jest tutaj bardzo mocną carry postacią, ale ciężko jest tą kompozycję zebrać. Void Rengar carry. Ta kompozycja jest ciężka do zagrania, bo musimy mieć dobre itemki na Rengarze i musimy mieć Rengara albo na. Najlepiej by było na trójce, na dwójce, nie robi on jeszcze takiego damage'u, ale też jest fajna kompozycja, którą często możemy się dostać do top 4 i nie jest ona ciężka do złożenia, bo mamy Warwicka, mamy Kha'Zixa, których wcześniej dostajemy i oni zostają z nami do końca tej gry. Rek'Sai też możemy szybko zebrać razem z Blitzcrankiem. Rengar za trójkę już troszkę ciężej, Cho'Gath potrzebny jest do uzupełnienia tej kompozycji, no i Pyke na itemce, która mu daje manę, żeby mógł on częściej stunować. Na nim też możemy dać Morello, bardzo fajnie działa Morello na Pyke'u, stunuje on dużą ilość osób i bardzo fajnie zżera HP, ale to też jest kompozycja, która może wam wygrać gierki, jeżeli się trafi bardzo fajnie. Jest ona bardzo prosta w pozycjonowaniu, stawiamy wszystkich brawlerów po jednej stronie, asasynów po drugiej stronie i czekamy aż Rengar wszystkich pozabija. Nic tutaj nie ma skomplikowanego, mamy czterech brawlerów, bardzo mocno oni tankują w każdy damage jaki idzie w ich stronę, a Rengar od tyłu może sobie kosić. I kolejna kompozycja, która nie jest tak często spotykana, ona była częściej spotykana w poprzednim patchu, czyli Volibear carry po czterech glacjali i brawlerów. Też fajna kompozycja, bardzo dużo HP mamy w tej kompozycji. Tutaj jest tylko 7 postaci wymienionych, ale są tutaj dwa elementalisty, czyli jeżeli dostaniecie się do 8 poziomu, możecie sobie wrzucić kolejnego elementalista, żeby mieć tą Daisy na frontlane'a. Wtedy Volibear może zrobić większą robotę. Tutaj jest napisane, żeby złożyć na nim dwa Rapidy Infinity Edge'a. Rapid Fire bardzo potrzebne na Volibearze, żeby on mógł bić kratkę dalej i przedostać się przez te postacie, które stoją przed nim, które tankują za niego, a on robi sobie cały damage. Nobel z Blade Masterami, kolejna kompozycja, którą jest ciężko złożyć, bo potrzebujemy do Nobli Kayle, a Kayle nie zawsze nam wypadnie, nie mamy dużego procenta, żeby ją trafić, oraz jest to postać za 5 i bardzo późno ją dostaniemy. Czyli jeżeli dobrze nam idzie gierka, jeżeli mamy dużo HP, możemy levelować, możemy kombinować, to możemy iść po tą kompozycję, ale nie będę o niej za dużo mówił, bo nie jest to najsilniejsza kompozycja. Mage Knighty, czyli Swords Knighty, to jest bardzo fajna kompozycja, bo możemy składać na naprawdę tak wiele sposobów, że to jest niepojęte. Możemy wymieniać tych sorcererów jak tylko chcemy, ale najważniejszą częścią tej kompozycji jest 6 knightów. Są one bardzo potrzebne, żeby stworzyć tego frontlane'a, to mięso armatnie, które będzie nam tankować dla naszych sorców. Najlepszymi sorcami są oczywiście Karthus i Aurelion Sol, no niepodważalnie najmocniejsze sorce, ale jeżeli nie dostaniemy Karthusa, to możemy go zastąpić innym sorcem, który też da radę. Może to być Twisted Fate, który będzie dawał manę na Aurelion Sola, który ten wykeruje. Jeżeli nie, no to już musicie kombinować, co tam macie pod Rejką. Veigar też jest bardzo fajny. No ale 6 knightów trzeba mieć w tej kompozycji. Ciekawa kompozycja, widziałem jak Sandvicious grał ją na streamie. Bardzo fajnie ona się komponowała. Przedostatnia kompozycja, która jest z A-tieru, jest to Assassin Comp. Tak jak tutaj widzicie, 6 asasynów z fajnym frontlane'em. 6 asasynów z fajnym frontlane'em, czyli Brawlerem w formie Cho'Gatha razem z Rek'Sai, który dostaje Voida od Kha'Zixa. No i Gnar. I mamy tutaj 6 asasynów. Nie, mamy tutaj 5 asasynów, ale wrzucamy asasyna na Gnara, co robi nam 6 asasyna. I tą kompozycją, tak jak tutaj jest napisane, bardzo łatwo można wejść do top 4, ale ciężko jest wygrać grę, no bo dużo sorców, tak jak Morgana, może skontrować bardzo łatwo asasynów. Są też teraz często grane brawlery,
a brawlery z dużą ilością HP po prostu pozwolą zabić asasynów. I ostatni B-tier, czyli Gunslinger z Blade Masterami, i później można wymienić na 6 Blade Masterów, jeżeli dostajecie wystarczająco z patuli. To jest fajna kompozycja. Do tej kompozycji potrzeba mieć wcześniej piratów. Potrzebujecie dużo pieniędzy, żeby uzbierać Tristiana, Luciana, Gravesa, GPK oraz Pajka na level 3. To jest idealna kompozycja. Najlepiej mieć Tristiana i Luciana na 3, ale wiadomo, nie zawsze się tak układa. Musicie troszkę odłożyć pieniędzy. Najlepiej rolować, jeżeli macie 8 na 10 expa na 4 poziomie. I później znowu, jeżeli macie około 50 golda po wilkach, wtedy jest najlepiej rolować i zbierać, szukać tych jednostek. Blade Master na Tristianie w tej kompozycji jest bardzo potrzebny. Jeżeli ma ona itemki, które targetują też inne postacie, czyli Curse Blade'a, to Blade Master jest bardzo potrzebny, że ona częściej mogła uderzyć tego Curse Blade'a w inne postacie. Do tego potrzebują Shenna na frontline i Yasuo. Można też wcześniej uzbierać sobie Aatroxa, jeżeli macie tego Blade Mastera na Tristianie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o poradnik najlepszych kompozycji na patch 9.15. Jedyne, o czym musicie jeszcze pamiętać, jeżeli kilka osób w jednej gierce składa tą samą kompozycję, to nie pchajcie się na czwartą lub piątą osobę i nie składajcie tej samej kompozycji, tylko złóżcie sobie inną, która też jest dobra, też jest w S-tierze, i zagrajcie tą kompozycję, żeby łatwiej zdobyć postacie, które są potrzebne do wypełnienia tej kompozycji. Mam nadzieję, że wam tym poradnikiem pomogłem i ułatwiłem, co można grać w tym patchu. Ja się z wami żegnam, zapraszam do subskrybowania, lajkowania tego filmiku, zostawiania komentarzy, co chcecie jeszcze zobaczyć ode mnie na tym kanale, i do usłyszenia.